Państwu. Nazywam się Beata Zwierzyńska i może na początek powiem, jak będzie wyglądał plan tego spotkania. Czyli pierwsza rzecz, będziemy próbowali rozgryźć, co to jest ta dezinformacja. W drugiej części spotkania Patryk opowie o narzędziach, metodach weryfikowania informacji. Będzie to dosyć praktyczna część. I Ania pod takim hasłem edukacja jest ważna, opowie o tym, jak ważna jest rola nauczycieli, nauczycielek, edukatorów, osób związanych z nauką, w ogóle autorytetów i każdego z nas, którzy w jakiś sposób jesteśmy obecni w tych mediach społecznościowych i nie tylko, i spotykamy na każdym kroku dezinformację. Będzie też czas na pytania i odpowiedzi. Ja chciałabym Państwa najpierw zapytać o to, jak myślicie Państwo, co częściej i szybciej roznosi się w sieci? Prawdziwa informacja czy fałszywa? Jak Państwo myślicie? Muszę zrobić podgląd chyba sobie tutaj, żeby widzieć Państwa odpowiedzi. Potem je pomyślałam. Jakbym mogła ewentualnie prosić Maję awaryjnie, abyś czasami odczytywała mi odpowiedzi, bo niestety nie widzę ich. Ja widzę. Wszyscy, większość odpowiedzi jest fałszywa. Każda, fałszywki i plotki idą po 7 razy szybciej. Taka, która jest bardziej sensacyjna. Fałszywa łatwiej oddaje emocje. Fałszywa. Viral. No właśnie. Więc istnieją przeróżne badania robione w różnych mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku, więc generalnie tutaj ktoś powiedział o 7 razach, że szybciej się ona roznosi, ale niektórzy mówią, że 4 razy szybciej, 6 razy szybciej i też słusznie ktoś zauważył, że ponieważ jest zawsze więcej w niej sensacji, nie jest to jakaś tam nudna opowieść naukowa, czy o faktach, jednak to się dużo, dużo szybciej roznosi. Stąd jest właśnie taki problem, jeżeli chodzi o ilość tej dezinformacji. Ja tutaj wcześniej stworzyłam Menti dla tych osób, które mają drugie urządzenie, to możecie Państwo spróbować dodać tutaj co nieco. Natomiast jak widzicie Państwo, niektórzy definiują dezinformację jako celowe działanie, chaos, manipulacje, kłamstwo albo fałszywą informację. Tutaj próbują różne kraje pokazać, które faktycznie słyną z tego, że dezinformacja stamtąd bardzo często jest inspirowana. Jednak kiedy patrzymy na tą listę, którą tutaj wyciągnęłam, pierwszych 40 osób, które mi odpowiedziały wcześniej na to pytanie, to też widzimy, że na przykład celowe działania troszeczkę różnią się od tego, czym jest fałszywa informacja i podanie jej, podanie nieprawdy czy wprowadzenie kogoś w błąd. Więc chciałabym teraz pokazać Państwu różnicę między takimi trzema rodzajami fałszywych informacji. Mówimy często fake news i zastępczo chciałabym używać dzisiaj słowa dezinformacja. Wyjaśnię może dlaczego. Ponieważ słowo fake news czy fake stało się bardzo popularne wśród polityków i właściwie jest ono używane po to tylko, żeby zanegować to, co mówi oponent. Wcale nie jest to fałszywa informacja, ale po prostu z którą się dany polityk nie zgadza. Stąd to słowo przestało pełnić swoją rolę, więc chciałabym używać słowa dezinformacja. Natomiast jeszcze to nie jest do końca precyzyjne. Mamy coś takiego jak misinformacja, czyli to jest właśnie niezamierzone błędy, czyli
Ktoś na przykład umieścił zdjęcie z politykiem i wpisał złą datę, złe miejsce spotkania, no i nagle wybuchła afera, że ten polityk w tym czasie gdzieś był. Okazuje się, że to był błąd, ale już część osób to poudostępniała. Albo błędna statystyka, prawda? Czy ktoś stworzy satyryczny obrazek, mem, kolorowy obrazek z jakimś podpisem i to miało służyć satyrze, a okazuje się, że zostało potraktowane poważnie, jakby naprawdę taka rzecz miała miejsce. No to jest niebezpieczne, bo może też nabrać swojego życia taka misinformacja, ale mała informacja to jest coś, co zostało z dużym naruszeniem prywatności lub interesu jakiejś firmy, większego podmiotu, naruszone w taki sposób, że można mieć podejrzenia, że to jest z zemsty zrobione, godzi po prostu w godność danej osoby i oczywiście zmienia się na przykład kontekst. Jest to absolutnie złośliwe, malinformacja. Dezinformacja w tym potrójnym tutaj znaczeniu, z tego potrójnego grafu, to wynika, że dezinformacja, można ją po prostu zdefiniować w ten sposób, że jest to jakaś tam zmanipulowana treść audiowizualna i jest ona też celowo stworzona, to nie jest niechcące, ale to jest celowo tak jak mała informacja. Różnica jest taka, że nie atakujemy osoby w taki sposób złośliwy i destrukcyjny, ale jest to jakieś takie, jest to związane z teoriami spiskowymi, plotkami. Więc chciałabym zwrócić uwagę, że kiedy mówię o dezinformacji, to może tak naprawdę oznaczać różne rzeczy. No i tutaj mamy przykłady. Widzicie Państwo łańcuszki, które bardzo często udostępniane są w mediach społecznościowych, ale też w Messengerze, w WhatsAppie, no to po prostu w tej chwili jest zalew takich właśnie tekstowych szczególnie, kiedy moja koleżanka jest lekarzem i ona powiedziała, że coś tam się dzieje i gdzieś są trumny już składowane, a właściwie to jakiś lek się pojawia i ona o tym wie i to jest właśnie tragedia i dramat, że nikt nam o tym nie powiedział, jesteśmy oszukiwani. Jak widzicie Państwo, no wydźwięk jest absolutnie emocjonalny, znów wzbudzający jeszcze w takim emocjonalnym czasie jeszcze większe emocje, przestajemy po prostu chyba logicznie czasami myśleć i sami wysyłamy takie rzeczy, a są też, wiecie Państwo, spotkaliście pewnie mnóstwo takich, bym powiedziała, takich świadectw audio, wideo, które w jakiś sposób no też brzmią autentycznie, no i o ile nie jest to osoba, którą naprawdę z pierwszej ręki znamy, to moim zdaniem nie mamy prawa wierzyć, że to jest prawdziwe. I tutaj na samym dole mam przykład, kiedy wiedziałam od razu, że ta koleżanka i dobra znajoma mojej znajomej, to nie jest jej znajoma, bo ona tak naprawdę widać, że przekazała tą informację od kogoś innego. Czyli ja już pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, to zapytałam, czy to jest na pewno jej znajoma i okazało się, że tak nie jest. No albo udostępnianie takich trywialnych memów pięknych z kotkami, pieskami, że tutaj za udostępnienie tego zdjęcia będzie przeznaczone 1 zł na tego psa i w ogóle no, trzeba zawsze zadać sobie pytanie, kto to wysłał, czy naprawdę za udostępnienie zdjęcia, no gdzie ta złotówka pójdzie, prawda? Bylibyście Państwo bardzo zaskoczeni, jak dużo osób nadal udostępnia takie w ogóle nie wiadomo skąd zdjęcia z takimi podpisami. Ja nie wiem, czy ludzie, którzy je puszczają, te łańcuszki w ruch, czy czasami nie chcą zobaczyć, jak nasza populacja po prostu jest naiwna i daje się nabierać. Tutaj jest przykład takiej dezinformacji, która się całkiem niedawno pojawiła. Mamy rzekomą drogę, uroczystość Drogi Krzyżowej w Bejherowie No i to jest, jak Państwo patrzycie na to zdjęcie, tłum, prawda, a tutaj jest koronawirus. I teraz w zależności od tego, gdzie, w której grupie to się pojawia, na przykład na Facebooku, może to wywołać przeróżne emocje. Zwróćcie Państwo, że tutaj jest bardzo takie sformułowanie katolika, wirus nie tyka, wyróżnione. Więc absolutnie, jeżeli pojawi się w grupie, która jest przeciwna
działaniom na przykład hierarchów Kościoła katolickiego, absolutnie będzie w tym momencie polaryzacja i chyba taki jest też trochę cel tej wiadomości. Więc można teraz zastanowić się właśnie zgodnie z tym, co mówiłam, czy jest to faktycznie niezamierzony błąd, że ktoś pokazuje zdjęcie, które faktycznie dwa lata temu było zrobione zupełnie w innym miejscu, o tym trochę więcej powie Patryk, czy może jest to jakaś umyślna kogoś konkretnego krzywdząca treść, albo po prostu jakaś zmanipulowana plotka, teoria spiskowa, ktoś próbuje po prostu zasiać jakiś ferment społeczny. Warto zastanawiać się nad tym, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, jak można rozebrać na części pierwszej, sprawdzić, czy to jest prawdziwa informacja, to od praktycznej strony powie o tym Patryk, ale też są różne takie sprawdzające te informacje platformy. Ja tutaj podam źródło z Konkret24, to są dziennikarze, które to sprawdzają, ale Patryk ze swojej platformy, z którą tutaj działa. I te linki będą dla Państwa też dostępne. Polecam, żeby sobie kilka takich przykładów zobaczyć. No, tutaj mamy przykład dezinformacji takiej politycznej. Pamiętacie być może Państwo tą sokowirówkę czy gęsiarkę, obraz i po prostu no, absolutny szok prezydenta Komorowskiego i jego środowiska, że zostali oskarżeni o to, że wynieśli miliony i sokowirówki nawet. Tu widzicie, że Tygodnik po prostu bardzo taki sposób przekonujący pokazuje tutaj z trofeum prezydenta Komorowskiego. No już jesteśmy kilka lat później, były zrobione różne kontrole, więc możecie Państwo tu sobie poczytać, jak bardzo to było krzywdzące i tutaj to raczej no nie można mówić o jakiejś pomyłce niechcący. I tutaj w źródłach mam podany przykładowy opis, jak to wyglądało i jakie to było niesmaczne. Z prawej strony mamy coś bardzo ciekawego, mamy Adama Andruszkiewicza, dwa zdjęcia. Jedno przedstawia go z osobą, która ma swastykę na piersi, a drugie bez niej. Okazuje się, że to drugie jest oryginalnym zdjęciem, które Adam Andruszkiewicz już chyba dwukrotnie pokazywał, czy może nawet więcej razy, ale przy takich dwóch odstępach dużych czasowych, gdy był oskarżany właśnie o to, że z taką osobą się spotkał i że reklamuje tutaj swastykę. I wyśmiem Państwu, że ja byłam zszokowana, jak dużo polityków, takich też osób, aktorów znanych udostępniało, komentowało to, posługując się właśnie tym fałszywym obrazem. I naprawdę dezinformacja pojawia się, to też jest tak, chciałam Państwu takie przesłanie dać, że pojawia się i z lewej, i z prawej, i w centrum, i z każdej stron jest popularna i po prostu warto dlatego zwrócić na to uwagę, że to nie jest przypadkowe, tak? Że to jest raczej tutaj, to nie jest czyjś błąd, że ktoś to udostępnia, tylko to jest już tutaj takie celowe działanie, no albo plotka, albo celowa dyskredytacja, tutaj raczej bym na tą najgorszą stawiała, no bo ktoś musiał zrobić wysiłek, żeby tą swastykę na piersi umieścić, tam jeszcze był inny obraz w tle, kilka takich było sugestii. Natomiast dlaczego jest tak, a też zostało to udowodnione, że na przykład rosyjska agencja potrafi opłacać reklamy albo osoby, które umieszczają takie materiały w sieci z lewej strony i z prawej strony, czyli mogą po prostu, czy nawet trolle, osoby, które nawet moderują takie dyskusje na ten temat pod tymi postami, mogą również robić to i w jednych forach na przykład internetowych pro na przykład, nie wiem, Koalicji Obywatelskiej i antykoalicji obywatelskiej, albo pro PiS i antypiS. I można każdą tutaj partię polityczną wymienić. Także zwracam Państwu uwagę, że to jest coś, co warto mieć na uwadze,
jakiekolwiek byśmy nie mieli poglądy. I wracając do tego trójpodziału, tych trzech kół, czy dwóch kół i środkiem, to tutaj mamy taką sytuację, że właściwie tą misinformację, tą, która została niechcący udostępniona, niechcący zmanipulowana, czy tą informację może udostępnić tak naprawdę każdy. Każdy może wejść w taką rolę pożytecznego idiotę, który po prostu nie ma wiedzy na dany temat i odruchowo, bo kogoś nie lubi, bo coś mu się podoba, coś mu się wydaje śmieszne, udostępnia. I mi się zdarzyło to nie jeden raz. Ale też trzeba zdawać sobie właśnie sprawę, że istnieją osoby, które celowo szkodzą, celowo próbują tworzyć takie materiały. Na samym dole podałam Państwu link, który też udostępnimy, film o farmie troli, gdzie jest pokazane, w jaki sposób to w Polsce te środowiska pracują. Było takie śledztwo dziennikarskie i naprawdę polecam, to jest 8-10 minut, ale polecam, żebyście Państwo sobie to obejrzeli. Ale też właśnie bardzo często okazuje się, że politycy udostępniają fałszywe wiadomości, oni są takimi olbrzymimi nośnikami, więc warto, zanim udostępnimy coś od polityków, to po prostu podwójnie, potrójnie to sprawdzać. Ja na przykład wczoraj dopytywałam znajomych, dobrych znajomych z Węgier, czy na pewno Orban takie wydał dekrety, jakie wydał, bo nie było jeszcze informacji po angielsku, natomiast po polsku już się pojawiły różne domysły i różne takie dramatyczne tweety. I bardzo szybki taki fact-checking komuś, komu ufam w Węgrzech, okazało się, że to jest duża, duża przesada i napompowane. No, natomiast wiedziałam od razu, że trzeba po prostu uważać na takie polityczne agendy. Mikrotargeting to jest wykupywanie właśnie na przykład reklam, które są nakierowane, no na przykład o, nie wiem, Adamie Andruszkiewiczu, może byśmy chcieli bardzo w Warszawie albo w jakimś innym miejscu, zależy, która partia, tak, czy która strona, który kraj chciałby nam tutaj dobiec. W tym na przykład może sobie ustawić, że chce pokazać to, nie wiem, w Lublinie, tak, tego mema, czy tą informację w jakiejś stronie internetowej. I po prostu targetuje, że chce, żeby to były osoby 30-letnie albo do 30 roku życia, o takim, a takim wykształceniu. I właśnie, i też często się to zdarza, jeżeli chodzi o kontekst wyborczy, kontekst polityczny. Czasami te przesłania są tak ukrywane, one są polityczne, są wyborcze, ale są tak ukrywane, że trudno odgadnąć, kto za to tak naprawdę płaci. Chociaż już się ta sytuacja na Facebooku troszeczkę polepsza, bo jest większa transparentność. Widzimy, kto po prostu opłaca te reklamy. No i znów, potencjalnie każdy może coś takiego udostępnić. Taka ciekawostka, że nie tylko ludzie za tym stoją, ale też są tworzone boty, czyli takie zautomatyzowane, prosiuteńkie programy, które nawet generują całe gazety, można powiedzieć, całe serwisy. One się jakby nakręcają jeden, drugi, trzeci bot, który jakby zaznajamia się z tym botem i tworzą sieci. Potem myślimy, że jakiś profil jest bardzo zaufany, bo ma tysiące osób, ale to jest cały mechanizm, który właśnie to próbuje uwiarygodnić. Ale też mamy do czynienia z takimi bardziej wyrafinowanymi systemami, które mają zdolność, mówi się, uczenia i też sztuczna inteligencja. I taki projekt, który jest, na dole podałam Państwu do tego link, ten projekt na przykład naśladuje tweety bardzo znanego polityka, który i był tak dobry ten projekt, że go po prostu zastopowano, że no po prostu znów politycy, którzy nie byli uważni, nawet udostępniali to i to stało się dosyć niebezpieczne, jeżeli ktoś rządzi krajem i zupełnie inne jakieś wiadomości wychodzą niż od niego, nieautentyczne, no to wiadomo, jakie to może zamieszanie albo nawet no, duże, duże perturbacje stworzyć. Więc jest to taka ciekawostka, że można wejść na tą stronę i sobie zobaczyć, czy odróżnimy prawdziwy od nieprawdziwego wiadomości.
Ale też chcę Państwu zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Ja wiem, że tutaj też dużo osób deklarowało z takich organizacji pozarządowych, że też dołączą do naszego webinarium. To chcę Państwu powiedzieć, że jest takie coraz częstsze zjawisko, że mamy oto prawdziwych ludzi, no ja ich nazywam, dla mnie to są trolle, to są osoby, które udają aktywistów, mają różne niejasne powiązania, nie wiadomo, kto to do końca jest, albo nagle jakiś taki profil się pojawia i oni stają się popularni i tworzą właśnie, tworzą, zakładają nawet różne stowarzyszenia i tak dalej i mówią, że oni też są od sprawdzania faktów, że są organizacjami, społeczeństwem obywatelskim, tak? Okazuje się, że oni też mają swoją agendę i można ich potem poznać, że te ich sprawdzenia tych faktów no, są mało uznane przede wszystkim, czyli jak zobaczymy, jakie są znane w danym kraju strony fact-checkingowe, które są polecane i są sprawdzone, no to tych stron ich nie znajdziemy, ani tych osób nawet jako pojedynczy działacze. Ale druga rzecz, no to zobaczymy od razu jakąś taki komentarz, agendę, który nie będzie opierał się na faktach, ale bardziej na opinii. Więc też takie profesjonalne fałszywki, my znamy to też z historii, więc nie powinno nas to zaskakiwać, ale czasami nas to zaskakuje. Ja powiem, że ostatnio też zostałam mocno zaskoczona i sama udostępniłam nawet coś, co ten ktoś stworzył, ale jak zaczęłam myśleć, kto za tym może stać, czemu to służy, kto to napisał i zaczęłam to sprawdzać po kolei, krok po kroku, okazało się, że ta osoba nie jest godna zaufania. Więc podsumowując, jakie konsekwencje mogą wynikać z udostępniania mal informacji, misinformacji, dezinformacji, to są bardzo poważne konsekwencje. Przede wszystkim podważenie zaufania do osób i instytucji, dyskredytowania tych osób. I zanim zostanie to sprawdzone, to wiecie Państwo, no to jest olbrzymi proces, tak? To ten ktoś musi zdementować. Tak jak powiedziałam, dementi już nie bardzo jest takie dobre do czytania, ponieważ nie ma sensacyjnego tytułu, zdjęcia i poruszającej leksykalnie jakiejś treści. Stąd nie dotrze już do tej samej ilości osób, więc gdzieś zawsze w dużej części społeczeństwa zostanie to wrażenie, że to jest prawda, że tak było. O tej polaryzacji społecznej już Państwu powiedziałam, więc jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, że nawet jak coś, właśnie jak coś bardzo współgra z moimi przekonaniami, a jestem świadoma, jakie mam przekonania, to wtedy właśnie staram się podważyć, czy na pewno tak było i czy nie zrobię z siebie po prostu użytecznego głupka, udostępniając coś takiego. No raczej chyba nikt nie lubi z siebie robić głupka. Błędne decyzje. Wykupienie, na przykład wyobraźcie sobie Państwo w obecnej sytuacji wszystkich leków, bo na przykład ktoś nieodpowiedzialnie, nie tłumacząc w ogóle, o co chodzi, w jakichś niewielkich badaniach, bardzo takich wąskich, które dopiero są początkiem w ogóle wyciągania jakichś wniosków, ktoś mówi, że ten lek działa na koronawirusa. A okazuje się, że ten lek jest absolutnie potrzebny milionom ludzi w danym kraju i tak się dzieje. I to jest sytuacja bardzo niedawna, tutaj Państwu udostępniam link, która miała miejsce w dwóch zachodnich dużych krajach. Ale słynne nieszczepienie się, tak? Czyli ruch antyszczepionkowy jest świetny, jeżeli chodzi o PR i czasami jakieś tam właśnie takie rzeczy, które uwiarygadniają, zdrowotne, prozdrowotne, te osoby z tych grup udostępniają, ale tak naprawdę celem jest to, żeby gdzieś w jakimś momencie zasiać tą wątpliwość w ogóle w proces szczepienia kogoś, bo to jest zupełnie niepotrzebne i tak dalej. No, są sytuacje, w których tworzone są właśnie te fałszywe protesty, ludzie się spotykają i okazuje się, że jest to sztuczny protest, na który ktoś zwołał, i sztuczny problem, no wywołuje to niepokoje społeczne i tak też ludzie się dają nabierać.
Jak Państwo reagujecie na dezinformację? Możecie Państwo też tutaj spróbować uzupełnić, wejść na stronę www.menti.com i uzupełnić tym kodem, jak Wy Państwo reagujecie. Te 11 osób, które mi odpowiedziało, mówiło, że szukają źródeł, albo nie dowierzają, analizują źródła informacji, ale też mówią o tym, jak się czują, tak, że czują się zdenerwowani, rozdrażnieni, zażenowani, ale też oszukani. Ja mam takie zawsze wiodące uczucie, kiedy udostępnię coś i potem dosłownie tak 2-3 minuty później zdaję sobie sprawę, że nie, że to było, nawet jak ja go odczekałam ileś czasu, to było, okazuje się, i tak zbyt pochopne i czuję się oszukana, że ktoś, kogo uważam za autorytet, udostępnia to i wkręca mnie w jakieś teorie spiskowe. Zawsze trzeba wszystko samodzielnie sprawdzać. Nawet sprawdzać źródła, które nam się wydają, że są autentyczne. Czasami strony są tak tworzone, że jest jedna literka, która jest dopisana, jest wykupiona domena i otwiera się strona, która wygląda jak taka, którą czytamy codziennie, a okazuje się, że to jest zupełnie jakaś strona z fałszywymi informacjami. Podsumowując, przede wszystkim nie udostępniamy takich informacji, zgłaszamy na Facebooku, na Twitterze, usuwamy, jak usuniemy, to mówimy o tym znajomym, słuchajcie, to była fałszywa informacja, nie rozpowszechniajcie jej dalej, odkręćcie to, edukujemy innych przy okazji, a dlaczego to jest ważne, właśnie powiem chwilkę Ania, obnażamy to, niektórzy potrafią tworzyć właśnie humorystyczne memy, na przykład tutaj można by było z prezydentem Komorowskim pośmiać się z tego absurdu i też robić jakieś śmieszne, nie wiem, kampanie, gdy podobne osoby w podobny sposób są atakowane. Trolle, szkoda czasu na dyskusję, ja osobiście blokuję, ale jestem pewna wtedy, że to jest troll. No i sprawdzamy informacje, jak to robimy, opowie o tym Patryk. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobrze, więc teraz przejmę tutaj prezentację od Beaty. Serdecznie wszystkich Państwa witam. To jest dla mnie duże wyróżnienie, że aż 300 osób w tej chwili ogląda nas po to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat dezinformacji. I ta część, te kolejnych 15-20 minut chciałbym dedykować narzędziom i metodom weryfikowania informacji. Więc pozwolę sobie tutaj Państwu zaprezentować ciąg dalszy naszej prezentacji. I przejdziemy przez kilka narzędzi. O, mam nadzieję, że jest już to dla Państwa widoczne. Przejdziemy teraz przez kilka narzędzi, które pozwalają weryfikować informacje. Ja chciałbym zacząć od tego, żeby troszkę Państwa uspokoić. Jakby nasze działania edukacyjne nie mają na celu sprawić, że będziecie mieli Państwo takie poczucie, że jesteście jedynymi osobami, na których ciąży ta odpowiedzialność za weryfikowanie informacji. Macie Państwo do dyspozycji pomoc ekspertów i w pierwszej kolejności za każdym razem, gdy macie Państwo wątpliwości, czy jakaś treść jest prawdziwa, czy fałszywa, żeby zwrócić się właśnie do nich. W Polsce funkcjonuje kilka organizacji fact-checkingowych. Ja jestem przedstawicielem jednej z nich, pierwszej, która powstała w Polsce, to Demagog, więc zachęcam wszystkich z Państwa do odwiedzin naszego portalu demagog.org.pl i tam można zasięgnąć informacji na temat fałszywych informacji, które stały się w ostatnim czasie wiralowe, krążyły po sieci i zyskiwały duże zasięgi. Można też zgłaszać do organizacji fact-checkingowych treści, które pojawiły się w internecie, a które są dla Państwa podejrzane. Czyli zachęcam na samym początku oczywiście do uruchomienia krytycznego myślenia, ale proszę się nie obawiać, nie pozostają Państwo w tym sami. Tutaj pani Joanna na czacie kilka minut temu powiedziała, że czuje brak wpływu podczas jakby w reakcji na dezinformację i tutaj tę pomoc Państwu oferujemy. Czyli jakby nie czujmy się bezsilni wobec sytuacji dezinformacji, bo ona dotyka nas wszystkich, natomiast istnieją sposoby, żeby sobie z tą dezinformacją radzić.
I tutaj oczywiście zawsze na początku zadajemy sobie takie pytanie, jakim źródłom w ogóle możemy ufać. No i właśnie, tutaj w kontekście koronawirusa i tej aktualnej sytuacji pewnie jesteście Państwo z wielu stron zachęcani do korzystania ze źródeł oficjalnych. Ja tutaj nie będę stanowił wyjątku, również proponując te źródła jako te, po które powinniśmy sięgać w pierwszej kolejności. Mamy tutaj screenshot ze strony rządowej gov.pl/koronawirus, gdzie macie Państwo najbardziej aktualne informacje dotyczące pandemii i sytuacji w Polsce. Kolejnym takim miejscem jest Główny Inspektorat Sanitarny i tam również aktualne informacje na temat pandemii i sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w Polsce możecie Państwo śledzić. I taką instytucją o największym prestiżu, jeśli chodzi o kwestie medyczne, jest oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia. I ta organizacja umożliwia Państwu też zasięgnięcie informacji dotyczącej koronawirusa. Tutaj na tym screenshocie w prawym dolnym rogu widać taką zakładkę Mythbusters i to jest bardzo interesujące miejsce, w którym możecie Państwo zapoznać się z informacjami o tym, jakie fake newsy, jakie fałszywe informacje krążą w sieci właśnie w kontekście pandemii i jak zostały, są tutaj weryfikowane przez ekspertów WHO. Natomiast w kontekście tego zaufania warto zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, a mianowicie taką, że dla wielu z nas, wielu wyborców, być może też są wśród właśnie Państwa takie osoby, zaufanie do rządu sprawującego władzę w tej chwili bądź w którymkolwiek momencie w przeszłości czy w przyszłości, jest ograniczone. I jak w takim razie traktować oficjalne przekazy, które docierają do nas właśnie od rządu? Te strony, które wskazałem, to są informacje, które są takim źródłem wiarygodnym i którym możemy zaufać, natomiast tutaj działania podejmowane przez rząd również wpływają na to, jak my osobiście jakie zaufanie w tej instytucji pokładamy. I teraz, jeżeli działania rządu będą podejmowane w taki sposób, który to zaufanie podważa, dla wielu ostatnio takim pomysłem jest na przykład organizowanie wyborów w tym pierwotnie założonym terminie, to może to sprawiać, że to zaufanie do rządzących w kontekście epidemii będzie malało. No i tutaj jest duża rola właśnie rządu, żeby to zaufanie wśród społeczeństwa umocnić, dlatego że dyskredytowanie oficjalnych źródeł informacji sprawia, że powstaje nisza, która jest bardzo szybko wypełniana przez osoby, które celowo do obiegu wprowadzają treści fałszywe. Więc tutaj mamy taką grę, w której różne interesy są mierzone, natomiast w kontekście pandemii tym interesem oczywiście powinno być dobro społeczne, zdrowie i życie obywateli. Natomiast dlatego niemniej odsyłam tutaj Państwa do tych konkretnych źródeł. Na te źródła natrafiliście Państwo również zapewne korzystając z mediów społecznościowych. I tutaj macie Państwo screenshoty, które obrazują właśnie takie podpowiedzi ze strony Facebooka czy poniżej Twittera, które właśnie obrazują, odsyłają nas do tych stron, o których przed chwilą wspomniałem, czyli właśnie do stron rządowych i stron Światowej Organizacji Zdrowia. No dobrze, mamy więc temat źródeł pokrótce omówiony. Tych źródeł powinniśmy się trzymać, ale oczywiście w zalewie informacji w mediach społecznościowych trafia do nas mnóstwo innych informacji. I takie informacje pojawiają się w mediach społecznościowych, otrzymujemy je w komunikatorach, na przykład na WhatsAppie. On w Polsce nie jest tak popularny, ale stanowi ogromne źródło dezinformacji w państwach takich jak Brazylia, Hiszpania czy Indie. Natomiast u nas są to też tradycyjne SMS-y, z których korzystamy i które stały się też takim miejscem siania dezinformacji wśród naszego społeczeństwa, szczególnie w tych pierwszych momentach epidemii na początku marca, kiedy jeszcze sytuacja nie była jasna,
a wiedza na temat samego wirusa i wynikającej z niego choroby COVID-19 była niewielka. Więc przejdźmy sobie teraz do kolejnej części poświęconej narzędziom weryfikacji. Z narzędziami weryfikacji dostępnymi online możemy zrobić niesamowite rzeczy. Gdybyście Państwo chcieli zachęcić swoich uczniów czy osoby, z którymi pracujecie, do tego, żeby zgłębić narzędzia dostępne online bezpłatnie, to zachęcam do w pierwszej kolejności do obejrzenia filmu dokumentalnego na temat organizacji Bellingcat. A ten film pokazuje, w jaki sposób ta międzynarodowa organizacja, licząca zaledwie kilkanaście osób pracujących tam na pełen etat, była w stanie rozwikłać sprawy, które pozostawały zagadką dla dziennikarzy największych mediów świata. Więc tutaj gorąco zachęcam do tego, żeby się z tą produkcją zapoznać. Ona do niedawna była dostępna tylko na festiwalach filmów dokumentalnych, ale od niedawna jest też już dostępna legalnie w internecie. I tutaj trzy narzędzia, które chciałbym Państwu zaprezentować. Całkiem proste, natomiast pozwalają nam bardzo szybko przybliżyć się do prawdy i do zweryfikowania, czy dana informacja jest prawdziwa, czy nie. Pierwszym takim narzędziem jest wyszukiwanie obrazem. Następnie, ja sobie tutaj tylko pozwolę raz na jakiś czas rzucać okiem na czat, żeby nie umknęły mi jakieś ważne informacje od tutaj organizatorów. Myślę, że wszystko jest ok. Dalej, sprawdzenie prawdziwości cytatu. To jest kolejna, dzięki Maja. Dalej, kolejne narzędzie, które chciałbym Państwu zaprezentować, właściwie nie narzędzie, co bardziej metoda, czyli sprawdzanie wiarygodności źródła. Czyli po tych jeszcze kilkunastu minutach mam nadzieję, że będziecie Państwo bogatsi o wiedzę związaną z tymi zagadnieniami. No dobra, przechodząc do konkretów. Wyszukiwanie obrazem. Beata zaprezentowała Państwu w pierwszej części naszego spotkania właśnie tę grafikę, czyli zdjęcie, które pokazuje no, zbiorowisko ludzi, ogromny tłum, z którym nie powinniśmy mieć do czynienia właśnie w tej chwili, kiedy staramy się jak najbardziej dystansować społecznie i unikać tego rodzaju zbiorowisk. No i proszę tutaj zwrócić uwagę na datę, kiedy ten post był opublikowany, 21 marca. I jak podaje tutaj autor tej treści, wczoraj o 16:50 droga krzyżowa w Wejherowie. Czyli mamy tutaj konkretną datę, że dzień wcześniej, czyli 20 marca, to zdjęcie miało ilustrować rzeczywiste wydarzenia. No i teraz musimy sobie zadać to pytanie, czy to zdjęcie rzeczywiście obrazuje to, co działo się tego konkretnego dnia, no bo jeżeli jest to prawda, no to budzi to w nas od razu silne emocje, szczególnie wśród tych z nas, którzy poważnie podchodzą do naszej aktualnej sytuacji. Proszę zobaczyć zdjęcie. W chwili, kiedy wykonywałem tutaj screenshot, zostało udostępnione już przez ponad 2,5 tysiąca użytkowników i trochę tak jak wirus, dalej dostawało się do kolejnych osób, narażając je w ten sposób na dezinformację, bo z góry uprzedzę, że to zdjęcie jest i cały ten post jest treścią fałszywą. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Przede wszystkim skorzystaj ze znanych nam wyszukiwarek internetowych. Za chwilę pokażę jedną zakładkę, która pozwala nam wyszukiwać w sposób nieco odmienny od tego, do którego przywykliśmy, czyli zamiast wpisywać słowa, możemy wyszukiwarkę zapytać o wyniki, przesyłając jej wybrane zdjęcia. I to jest właśnie to, co za chwilę zademonstruję. Można te wyniki ograniczać, dzięki czemu jesteśmy coraz bliżej odpowiedzi. No i teraz pozwolę sobie przełączyć się na ekran, w którym przejdziemy już do działania na konkretnych narzędziach. Mam nadzieję, że też to się wszystko uda bez żadnego problemu. Momencik, bo coś tutaj chyba jednak... nam nie zadziałało. Proszę o sekundkę cierpliwości.
A w sensie Patek widzimy w wyszukiwarkę, tylko rozumiem, że ci... Dobra, to jesteśmy już w jednym miejscu razem i ja też jestem na odpowiedniej stronie. Świetnie. Będę trochę skakał, mam nadzieję, że to na mnie uprzykrzy życia. Najwyżej zrezygnuję ze slajdów i będę się posiłkował tylko tym wsparciem narzędzi. Okej, okay. Mamy przed sobą wyszukiwarkę Google. Ja już jestem na stronie grafika. Jeżeli chcecie Państwo do tej zakładki dotrzeć, to wystarczy w prawym górnym rogu wyszukiwarki Google kliknąć na tę zakładkę. I co nam się tutaj pojawia? Mamy znane nam okienko wyszukiwania i ikonę aparatu fotograficznego, która odpowiada właśnie za wyszukiwanie obrazem. Klikamy sobie w tę ikonę i mamy dwie opcje. Pierwsza opcja pozwala nam wkleić adres obrazu, czyli używając prostszego sformułowania po prostu link do zdjęcia, które chcemy sprawdzić, ale możemy to zdjęcie też przesłać z komputera. Ja właśnie teraz chciałbym skorzystać z tej opcji. Co będziemy robić? Wybieramy sobie z naszego wybranego folderu zdjęcie, które chcemy tutaj właśnie wstawić. No i zdjęcie nam się przesyła. OK. Mamy zdjęcie i teraz jak wygląda tutaj nasza strona wyników wyszukiwań? Poniżej mamy informacje o obrazach podobnych wizualnie, czyli Google tutaj wskazuje zdjęcia, które mają podobny charakter, podobne barwy. Tutaj widzimy też tłum osób uczestniczących w jakichś wydarzeniach o charakterze sakralnym. Nas interesuje to, co jest poniżej, czyli strony zawierające podobne obrazy. Podobne albo te same. OK, mamy tutaj listę taką całkiem długą, jeśli chodzi o wyniki wyszukiwania. Tutaj jeszcze na dole możemy sobie przeklikać na kolejną stronę wyników. I mamy informację, że to zdjęcie pojawiało się już w innych kontekstach w naszych wynikach wyszukiwania. Teraz, żeby przybliżyć się do odpowiedzi, czy to zdjęcie było wykorzystane po raz pierwszy w kontekście tej rzeczonej drogi krzyżowej w Wejherowie, musimy trochę zawężyć wyniki. Przechodzimy do zakładki narzędzia, która pozwala nam operować na zakresach czasu. Tutaj nas będzie interesował konkretny zakres dat. Tak jak wspomniałem, to wydarzenie Drogi Krzyżowej miało mieć miejsce 20 marca, więc my sprawdzamy wszystkie te wyniki wyszukiwania do 19 marca, czyli czy w tym zakresie to zdjęcie już w sieci funkcjonowało. Bo jeżeli tak, no to mamy prostą, jakby jasną odpowiedź, że to zdjęcie zostało wyrwane z pierwotnego kontekstu. No i wystarczy tylko chwila, żeby tutaj zwrócić uwagę na wyniki wyszukiwania i mamy kilka wyników, które jasno wskazują na to, że zdjęcie wykonano wcześniej. Tutaj najwcześniejszy wynik jest z 26 lutego. Ja pozwoliłem sobie też wybrać wcześniej stronę, która też tutaj posługuje się tym archiwalnym, jak widać, zdjęciem. I zostało to opublikowane 1 marca. Czyli w ten sposób jesteśmy w stanie zweryfikować, czy zdjęcie jest wykorzystane w pierwotnym kontekście, czy nie. Wyszukiwanie obrazem pozwala nam też na sprawdzenie, czy na zdjęciu nie dokonano pewnego rodzaju manipulacji. Teraz możecie Państwo sobie przypomnieć ten przykład z Adamem Andruszkiewiczem, który stał na fałszywce u boku mężczyzny ze swastyką na t-shircie. Czyli właśnie to samo narzędzie pozwoliłoby nam sprawdzić, czy istnieje podobne zdjęcie, które na przykład tej swastyki nie ma. I tutaj bylibyśmy już bliżsi też odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z treścią prawdziwą czy fałszywą. Dobra, tutaj na naszej prezentacji też wskazuję, że oprócz wyszukiwarki Google mamy też szereg innych narzędzi. Jedną z nich jest wyszukiwarka Yandex. I teraz tylko w dwóch słowach, dlaczego bardzo chcę Państwu o niej powiedzieć. Wyszukiwarka Google bazuje na takim mechanizmie rozpoznawania obrazu podobnego, czyli bierze pod uwagę kompozycję, kolory oraz pewne elementy, które się na tym obrazie wyświetlają, natomiast nie bazuje na mechanizmie rozpoznawania twarzy. Na tym mechanizmie bazuje ta wyszukiwarka, którą widzą Państwo teraz na swoich ekranach, czyli Yandex. To jest najpopularniejsza wyszukiwarka w Rosji i ona również ma opcję wyszukiwania obrazem, z tym, że jest to wyszukiwanie obrazem bardziej zaawansowane, opierające się na technologii rozpoznawania twarzy. Czym to skutkuje? To skutkuje tym, że gdy klikniemy sobie i załadujemy tym razem moje zdjęcie profilowe z mediów społecznościowych, to oprócz zdjęć podobnych, tutaj chwilka na załadowanie wyników, mam nadzieję, że za chwilkę będziecie Państwo je widzieć. Oprócz obrazów podobnych będą inne obrazy, które są związane z moją twarzą. Czyli proszę zobaczyć, tutaj w wynikach wyszukiwania w pierwszej rzędzie mamy zdjęcie czarno-białe, ale jest też zdjęcie
które jest wycinkiem z YouTube'a. Czyli to nawet nie jest zdjęcie, to jest kadr wideo. I ta technologia rozpoznawania twarzy pozwoliła wyszukiwarce znaleźć moją osobę w zupełnie innym miejscu. Więc gorąco Państwa zachęcam do przetestowania tego narzędzia na swoich zdjęciach po zakończeniu tego webinarium i sprawdzenia, czy przypadkiem Państwa zdjęcie na przykład nie jest wykorzystywane przez innych użytkowników jako własne profilowe, bo jest to częsty wymyk stosowany przez konta podszywające się, na przykład przez internetowe trolle, po to, żeby uchodzić za bardziej autentyczną osobę w internecie. Więc gorąco zachęcam do skorzystania z tego narzędzia. I to jest pierwsze narzędzie, czyli mamy wyszukiwanie obrazem. Szybciutko wracam do naszej prezentacji. Dobra, teraz pięknie nam to przejście poszło i przechodzimy do kolejnego narzędzia, czyli do kolejnej metody sprawdzania prawdziwości cytatu. Proszę mi wierzyć, to, co widzimy bardzo często w internecie, szczególnie w postaci memów, jest dalekie od prawdziwych słów wypowiadanych przez ludzi. Takim moim ulubionym memem jest mem przedstawiający, zdaje się, Alberta Einsteina, który jakby w podpisie mówi o tym, żebyśmy nie wierzyli wszystkiemu, co widzimy w internecie, i podpisane Albert Einstein. Oczywiście nie są to słowa znanego naukowca, ale w postaci takiego memu mogą funkcjonować. I proszę szybciutko zobaczyć, co mamy na naszych ekranach. Tutaj mamy opublikowany na Facebooku post, który cytuje rzekome słowa papieża Franciszka. Rozpoczyna się takimi słowami: dzisiaj przed snem pomyśl o dniu, w którym możemy znów wyjść na zewnątrz, i tak dalej, i tak dalej. Czyli są to takie słowa otuchy, pocieszenia w czasach nie tylko pandemii, ale też tej powszechnej izolacji. Tutaj mamy też zdjęcie pod tym postem, zdjęcie papieża Franciszka, i proszę zobaczyć u dołu ponad 1000 komentarzy, ponad 7000 udostępnień i blisko 9000 reakcji na post 18 marca. Ten post udostępniła między innymi znana tancerka Edyta Herbuś. Tutaj zwracam uwagę na to nie w kontekście tej konkretnej osoby, ale na takie społeczne znaczenie celebrytów, osób znanych, i też tego, w jaki sposób oni mogą w jakiś sposób zwiększać zasięg pewnych treści. No dobra, mamy przed sobą taki cytat i co powinniśmy zrobić, żeby zweryfikować jego prawdziwość? W pierwszej kolejności zapytać się w ogóle o to, czy to są jego, tutaj papieża Franciszka, słowa. Warto dać sobie czas na tę refleksję, czyli kiedy trafiamy na jakąś konkretną treść, zatrzymać się, dać sobie kilka sekund na zastanowienie się, jaki stan emocjonalny to we mnie wywołało, czy mam chęć nagłego działania i udostępnienia tej wiadomości. Jeśli tak, no to jest duże prawdopodobieństwo, że jest to informacja co najmniej podejrzana, więc zatrzymajmy się i zastanówmy, czy te słowa są rzeczywiście, przynależą do osoby, do której są przypisywane. Tutaj mamy jeszcze kwestię problemu tłumaczenia. Znów podaję Państwu przykład informacji, która okazała się fałszywa. Tutaj za chwilkę pokażę Państwu, dokąd nas analiza tego przypadku doprowadziła. Musieliśmy skorzystać z umiejętności językowych bądź z tłumaczy internetowych, ponieważ tutaj pierwowzór dla tego tekstu to pojawił się w języku włoskim. No i nasze wyszukiwanie w zwykłej wyszukiwarce Google czy jakiejkolwiek innej, z której korzystamy, może być jeszcze polepszone czy bardziej precyzyjne, jeśli wykorzystamy operator, w tym wypadku bardzo prosty operator cudzysłów, który pozwala nam szukać konkretnej frazy. Czyli zamiast w przypadku, gdybyśmy na przykład szukali dzisiaj przed snem, to w wynikach wyszukiwania będziemy mieli takie, które zawierają całą tę frazę, dzisiaj przed snem, ale będą też takie, które zawierają tylko słowo dzisiaj, tylko słowo czy wyrażenie przed snem i tak dalej. Ten cudzysłów pozwala nam te wyszukiwania zawężyć. Więc przejdźmy znowu do naszej przeglądarki i zobaczmy, jak w praktyce takie wyszukiwanie wygląda. Już momencik. Okej, widzę, że zbliża się do końca czasu, co jest bardzo, bardzo złą wiadomością, ale tylko szybciutko Państwu to pokażę, dobra? I w mgnieniu oka powiem o ostatniej technice, tak żebyśmy mogli kontynuować zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami. Dobra, więc udostępniam raz jeszcze przeglądarkę. No.
Okej. Dobra, jeszcze raz. Tutaj niestety te kłopoty z przełączaniem, ale bardzo mi zależy na tym, żebyście Państwo też widzieli działanie tego wyszukiwania. Dobra, ok, więc szybciutko. Proszę tutaj zobaczyć. Wpisałem tutaj przy spotkaniu z Państwem cały ten cytat. On na końcu też jest zakończony cudzysłowem. I mamy tutaj wyniki wyszukiwania. Pozwoliłem sobie na początku dopisać fake, tak żeby zawęzić te wyniki też z taką nadzieją, że ktoś już zweryfikował ten treść. I rzeczywiście, kiedy sobie przejedziemy wyniki, to tutaj w jednym z nich możemy zauważyć, że te słowa niesłusznie były przypisane papieżowi Franciszkowi. I rzeczywiście analiza pozwala tutaj nam zorientować się, że te słowa były tak naprawdę słowami, które papieżowi Franciszkowi zostały przypisane niesłusznie, a należą do młodej Włoszki, która te słowa opublikowała. I tutaj macie Państwo fragment Facebooka, na którym te słowa padają. Czyli one, jak się okazało, nie należały do Franciszka. I teraz szybciutko, już nie będę przechodził do prezentacji. Trzecia metoda, czyli tak, mamy za sobą wyszukiwanie obrazem, mamy sprawdzanie wiarygodności cytatu i trzecia najważniejsza sprawa, sprawdzanie wiarygodności źródła. Czasem trafiamy na jakąś informację i wiemy, z jakiego źródła pochodzi. Klikamy sobie, aż dojdziemy do pierwotnego źródła, ale okazuje się, że w ogóle go nie znamy, że jesteśmy na danej stronie po raz pierwszy. I co w takiej sytuacji warto zrobić? Nie warto zatrzymywać się, tutaj jest przykład strony, która dla części z Państwa może być znana, dla części nie. Jest to portal, który no, cieszy się różną renomą. Jest wielokrotnie tutaj w opiniach znajdujemy informacje, że pojawiają się na nim fałszywe informacje. I co jakby przeprowadzono eksperyment w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku, z którego wynikało, że zarówno studenci uniwersyteccy, jak i profesjonalni historycy starali się zweryfikować tę stronę, czytając ją od góry do dołu, sprawdzając, jakie informacje są na niej publikowane, co autor strony pisze o samym sobie, no w ten sposób starając się tę stronę zweryfikować. Natomiast co robią w takiej sytuacji fact-checkerzy? Fact-checkerzy bardzo szybko otwierają kolejne karty przeglądarki, tak żeby dotrzeć do kolejnej, do informacji o tym, jak internet, co internet myśli o stronie. I w ten sposób dowiedzieć się, czy ta strona jest wiarygodna. Jeżeli będziecie mieli Państwo pytania dotyczące tej metody, to będziemy mieli na to czas jeszcze w sesji pytań i odpowiedzi. A ja przekazuję teraz głos Ani, żeby już nie zabierać jej cennego czasu, bo też ma sporo bardzo fajnych informacji, którymi chciałabym się z Państwem podzielić. Ja serdecznie dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Taki mam stres tutaj po Patryku, bo widzę po komentarzach, że bardzo się Państwu podobało i mam nadzieję, że tych pytań w serii komentarzy będzie dużo. Cieszę się ogromnie, że tyle jest pośród nas nauczycieli, bo sama jestem nauczycielką i też do nauczycieli chciałabym skierować tą moją część. Już tu Państwu udostępnię prezentację, żeby ona mi towarzyszyła w tym, co chcę Państwu powiedzieć. Jeszcze nigdy nie byłam na takiej dużej lekcji i cieszy mnie to ogromnie. Otóż tak, proszę Państwa, tu to, co jest ważne w edukacji, to oczywiście to, z czym docieramy do naszych uczniów, ale myślę, i to na tym bym chciała się skupić w tej części, że niezwykle ważne w kontekście dezinformacji, w kontekście fałszywych informacji, niezwykle ważna jest rola nas, nauczycieli, edukatorów, liderów, bo stanowimy autorytety. Jesteśmy autorytetami dla tych w relacji, z którymi jesteśmy, czyli do naszych uczniów, jeśli mówimy o nauczycielach akademickich, do studentów,
do naszych kolegów po fachu i koleżanek, czyli innych nauczycieli, rodziców i szeroko pojętej opinii publicznej. I w związku z tym trzeba sobie dobrze uświadomić, jak wielka jest skłonność ludzi do ulegania tym autorytetom. I chciałam Państwu pokrótce omówić taki eksperyment, który i uświadomić tym samym, jakby podeprzeć się tym w twierdzeniu, że posłuszeństwo wobec autorytetów jest niezwykle duże. Mianowicie, przepraszam, bo tutaj mi się prezentacja, mam nadzieję, że już się widzimy. I chciałam się podeprzeć eksperymentem Milgrama, który z pewnością wielu z Państwa, o którym z pewnością wielu z Państwa słyszało. To jest taki eksperyment, który był przeprowadzany przez Stanleya Milgrama w Stanach Zjednoczonych w latach 60. ubiegłego stulecia. I on miał za zadanie zastanowić się, jaki wpływ na zwykłego człowieka mają autorytety i co takiego spowodowało, że ludzie w czasach II wojny światowej byli w stanie, zwykli ludzie, posunąć się do ludobójstwa, do takiego posłuszeństwa. Otóż Milgram postanowił przeprowadzić eksperyment, działo się to nie bez znaczenia, na Uniwersytecie Yale i w tym eksperymencie brali udział studenci bądź przypadkowi chętni, a on zapraszał jakby i firmował swoim nazwiskiem, swoją pozycją, był psychologiem społecznym, naukowcem, zatem był autorytetem. I pokrótce tylko, żeby już nie przedłużać, eksperyment polegał na tym, że była pewna relacja pomiędzy nauczycielem, które zapraszano do tego eksperymentu ludzi, żeby wchodzili w rolę nauczyciela, i uczniem, który był sadzany, podłączony do elektrod, i nauczyciela rolą było przeprowadzić pewien test. Kazali mu, uczeń był zobligowany do powtórzenia pewnych sekwencji pytań. I w trakcie, kiedy te próby kończyły się niepowodzeniem, a uczeń nie zapamiętywał, ten nauczyciel był zobowiązany do rażenia prądem tych uczniów. Niezwykle ważna rola to jest rola eksperymentatora, który w tym czasie powtarzał, że spokojnym głosem, że eksperyment jest sensowny, proszę go kontynuować, nie przerywać bez względu na wszystko. No i tutaj eksperyment pokazał, że uczniowie, którzy byli aktorami, którzy wchodzili w tą rolę, o czym nauczyciel nie wiedział, przy dużym oporze, przy zgłaszaniu takich wątpliwości, że przy zgłaszaniu protestu wręcz, że nie chcą dalej uczestniczyć, mówili, że mają kłopoty z sercem, to była ich rola, natomiast nauczyciel miał kontynuować to doświadczenie. I proszę sobie wyobrazić, że aplikacja tego elektro 15 V do 450, w efekcie 65% osób zaaplikowało uczniowi najwyższy elektrowstrząs. I to pokazuje, i w zasadzie Milgram doszedł do wniosku, ponieważ chciał jeździć po świecie i szukać, chciał się wybrać do Niemiec i zastanowić się, jak to się stało, że to ludobójstwo w czasach faszyzmu dokonało się. Stwierdził, że znalazłem w Ameryce tyle posłuszeństwa, że wcale już nie było powodu, żeby jechać do Niemiec. I o tym też chciałam Państwu powiedzieć, że musimy mieć świadomość, jak my, jako autorytety, my nauczyciele, my edukatorzy, jaki mamy wpływ. Jest to wpływ naprawdę bardzo duży. I teraz co możemy z tym wpływem zrobić? Przy przekazywaniu różnych informacji, jakby wypełnieniu naszej roli edukatorów, musimy mieć świadomość, że niezwykle ważna jest ta odpowiedzialność za słowa, za informacje, które przekazujemy.
I tutaj tak, jakimi narzędziami możemy się posługiwać? Patryk mówił o rozpoznawaniu wiadomości fałszywych, dezinformacji. Ja chcę powiedzieć o tym, jakimi narzędziami możemy się posługiwać, żeby samodzielnie też jakby panować nad tym, jakie informacje przekazujemy. Na pewno niezwykle pomocne będzie ta kompetencja myślenia krytycznego z całym szeregiem umiejętności. Tu widzicie Państwo na prezentacji, wymieniłam te wszystkie umiejętności, które jakby składają się na krytyczne myślenie. Na końcu też poddamy Państwu tytuł książki, którą Beata mi poleciła, a do której też Państwa bym chciała odesłać, mianowicie Myślenie krytyczne jako cel kształcenia, jeśli ktoś chciałby pogłębić te wiadomości na temat krytycznego myślenia Ewy Wasileckiej-Kamińskiej, to zapraszam. Także to na pewno pomaga bardzo. Kolejna rzecz, którą chciałam Państwu polecić, to jest potrójny filtr Sokratesa. Taka prosta zasada, która oparta jest na pewnej anegdocie, którą być może Państwo znacie, jak uczeń do Sokratesa przybiega i mówi, że ma dla niego niemiłą wiadomość, bo ktoś o nim bardzo źle mówił. I Sokrates postanawia powstrzymać go przed przekazaniem tej informacji i mówi, dobrze, okej, ale najpierw odpowiedzmy sobie na trzy pytania. Po pierwsze, czy informacja, którą chcesz mi przekazać, i to myślę, że każdy z nas każdą informację może sobie w ten sposób przepuścić przez takie filtry. Po pierwsze, czy informacja, którą chcesz mi przekazać, jest prawdziwa? Czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest na pewno prawdą? Czy mogę się na niej oprzeć? Czy mogę to udowodnić? Kolejny filtr to jest filtr dobra. Czyli czy to, co zamierzasz mi powiedzieć, jest dobre, czy nie? Czy to jest korzystne dla mnie lub dla drugiej osoby? Czy to uczyni mnie lub kogoś lepszym? Czy wywoła pozytywne emocje? Czy wywoła może jakieś pozytywne skutki? I wreszcie trzeci filtr, czyli użyteczność. Czy to, co chcesz powiedzieć, mi w jakiś sposób pomoże? Mnie albo jakiejś innej osobie? Czy dzięki tej informacji poprawi się czyjeś życie albo moje życie? Czy ta osoba może dzięki tej informacji, której to dotyczy, podjąć jakieś rzeczywiste, praktyczne działania? Czy brak wiedzy o tej informacji zaszkodzi lub wpłynie na drugą osobę? Myślę, że to jest takie bardzo dobre narzędzie, które można obronić się przed plotkami, przed jakimiś pogłoskami i można zastanowić się, czy tą informację warto dalej przekazywać, albo czy ją odbierać, bo to jest też taka ochrona siebie. No i wreszcie trzecie takie narzędzie, moje osobiste, najprostsze z możliwych, to jest taka sentencja, którą gdzieś tam noszę w sobie z tyłu głowy. Nic nie musi być tak, jak im się wydaje. Otóż jak spotykam się z jakąś informacją, zawsze zadaję sobie pytanie, oprócz tego, o czym mówił Patryk i Beata, o tym też wspominała, gdzie jakby istotnym jest, żeby zwrócić uwagę, czy jakieś emocji przesadnych w nas nie wywołuje, to właśnie taka refleksja, czy to na pewno jest tym, co wprost w tym momencie czytamy. Teraz chciałabym też może wrócić, cofnąć się do tego momentu, w którym na początku mówiłam o nauczycielach, o autorytetach, jakimi jesteśmy i trochę nawiązać do tego, że jednak to, że jesteśmy autorytetami, to, że wiemy, że mamy ogromny wpływ, jest w pewnego rodzaju władzą, którą mamy w swoich rękach i musimy naprawdę z ogromną odpowiedzialnością tą władzę dzierżyć, tę koronę
można by powiedzieć w tym momencie dość dwuznacznie, ale tę koronę cieszyć. I teraz tak, jeżeli spotykamy się z fałszywymi informacjami, to jaki rodzaj reakcji powinniśmy zastosować? My jako nauczyciele, myślę też o właśnie, cały czas mam na myśli to, że musimy mieć świadomość, że my jesteśmy też jakimi influencerami w pewnym sensie i inni po pierwsze śledzą nasze słowa, śledzą nasze informacje, które podajemy przez media społecznościowe i tak dalej. I w jakiś sposób musimy się i kontrolować, a jednocześnie też reagować. Bo nasze reakcje też są jakimś komunikatem dla innych i też stają się jakby ważne z punktu widzenia tej wiarygodności, jaką dajemy. Otóż możliwe są takie, wypisałam trzy typy reakcji. Albo w ogóle nie reagujemy, to się sprawdza w sytuacji, w której, nie wiem, jakieś łańcuszki czy tam jakieś wiadomości gdzieś spotykamy, przeglądając Facebooka, czyli nie klikamy, nie nadajemy temu wagi, nie udostępniamy. To się czasami sprawdza, czasami nie. Także trzeba to zawsze indywidualnie sobie rozważyć. Drugi typ reakcji to jest gotowość do krytyki. I to też jest bardzo ważne w sytuacji, szczególnie kiedy mamy do czynienia z jakąś fałszywą informacją, którą znajdujemy, nie wiem, załóżmy jesteśmy studentami i znajdujemy na Facebookach naszych profesorów, albo jesteśmy uczniami i znajdujemy coś gdzieś na jakichś miejscach, które publikuje to nasze życie. I teraz czy my też w stosunku do siebie wzajemnie, koledzy, koleżanki. Ta gotowość do krytyki, czyli gotowość do wypowiedzenia konstruktywnie jakichś krytycznych uwag, nie mylmy to z krytykanstwem i z takim negowaniem wszystkiego, tylko jakaś informacja zwrotna, która doprowadzi do jakiejś refleksji i może do sprostowania tej informacji. I wreszcie właśnie ta trzecia reakcja, czyli prostowanie informacji, zarówno własnych, jeśli pójdziemy w stronę jakiegoś przekazywania fałszywej informacji, Beata też mówiła, że się jej zdarzało, mnie też, nie ukrywam, i wtedy reakcja powinna być taka, że albo publikujemy jeszcze raz post i mówimy, że to jest fałsz, albo wpisujemy to w komentarz, albo robimy edit do takiego posta, bo to jest niezwykle ważne, żeby, i to też jest jakaś edukacyjna rola w takim działaniu, że też uczymy innych, że jeśli z czymś takim się spotkamy i ta refleksja do nas przyjdzie, to ważne jest, żeby ją przekazać dalej. Ja chciałam jeszcze tylko powołać się na badania, taki raport Digital News z 2019 roku, w którym mówimy, czytamy, że. I tutaj myślę, że chciałam to pytanie Państwu zadać na początku, ale w tych emocjach to pierwszy raz nie zrobiłam tego, ale proszę Państwa, zaufanie do mediów społecznościowych jest bardzo duże. Blisko połowa Polaków ufa treściom zamieszczonym w mediach społecznościowych, to jest 48% według tego raportu. Trzeba wobec tego mieć świadomość, że prawie połowa osób, która będzie czytała nasze treści, uznaje za prawdziwe. Też media społecznościowe, internet stanowią 86% wszelkich informacji i tutaj traktujemy te media jako źródła informacji. Co mogę powiedzieć na koniec, proszę Państwa? Chciałabym przywołać może cytat Marka Twaina, który pewnie też Państwo świetnie znacie. Pogłoski mojej śmierci są mocno przesadzone. To była reakcja Marka Twaina na informację, którą
uzyskał, która dotarła do niego, zwołał konferencję prasową i w ten sposób sprostował tą fałszywą informację na swój temat. To też jest jakiś rodzaj reakcji. Myślę, że wszyscy musimy w każdej sytuacji reagować indywidualnie i mieć świadomość, że słowa, informacja są ogromną siłą w edukacji, ale też trzeba wiedzieć, że dezinformacja z kolei jest bardzo niebezpieczną bronią. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, jak to weryfikować, jakich narzędzi używać. I w kryzysie używanie informacji jest naprawdę chodzeniem po cienkim lodzie. W tych dzisiejszych czasach myślę, że warto o tym pamiętać, natomiast może przynosić prawdziwe informacje, może przynosić z kolei dużo dobrego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i te informacje, które podałam, które mogą się przydać, jak na przykład tytuł książki, to przekażemy też, będą dostępne dla Państwa. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Ania. Dziękujemy oczywiście Beacie i Patrykowi. Ania, taką mamy drobną uwagę, bo coś strasznie przy Twoim mikrofonie szumi. I tu, cały czas? Teraz już nie. Może jak przykładasz komputer troszeczkę. Ale to drobna rzecz. Tak, dziękujemy bardzo. Bardzo żywe dyskusje toczą się na czacie, za co też dziękujemy wszystkim uczestnikom. I tak jak powiedziałam, my w trakcie wynotowywaliśmy sobie pytania, które padały, ale bardzo, więc ja po prostu część tych, które mamy, zacznę zadawać. Ale bardzo zachęcamy teraz do, jeśli po usłyszeniu tych wszystkich trzech wystąpień coś Państwu przyszło do głowy, o co chcieliby Państwo zapytać, to zapraszamy do pisania w czacie, chociaż teraz widzę, że lawina podziękowań na razie ruszyła. Ale dobrze, to ja po prostu zacznę od pierwszego pytania. Bo jesteśmy też oczywiście troszkę po czasie, teoretycznie mieliśmy skończyć o 20:30, bo wiem, że mamy wszyscy różne inne obowiązki, ale zmieścimy może chociaż kilka. I dobrze, zacznijmy od pytania, chociaż bardziej komentarza do Patryka. Młodzież, tak, którą znam, świetnie radzi sobie z wychwytywaniem dezinformacji. Myślę, że duży problem mają z tym seniorzy. To jest bardziej pytanie właśnie o tym, jak różne grupy są dotknięte, podatne na dezinformację. To było pytanie po wystąpieniu Beaty. Dobra, to odpowiadam. Ja może zacznę od tego, że oprócz pracy w demagogu w Akademii Fact Checkingu zajmuję się też na co dzień pracą w Poznańskim Centrum Inicjatyw Senioralnych, dlatego pozwolę sobie na to konkretne pytanie odpowiedzieć, jakby uciekając się też do wiedzy i doświadczenia z tego drugiego miejsca, w którym działam. I tak, to jest bardzo słuszny komentarz, że seniorzy są w tej grupie całkiem dużego ryzyka, jeśli by nie stwierdzić największego, jeśli chodzi o fałszywe informacje, szczególnie w mediach społecznościowych i w internecie. My może mamy na co dzień takie powszechne myślenie o tym, że osoby w wieku senioralnym, czyli powyżej 60 roku życia, z tymi mediami społecznościowymi i z internetem mają niewiele wspólnego, ale proszę mi wierzyć, przynajmniej wśród poznaniaków w tej grupie wiekowej jest mnóstwo osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy i kompetencji w tym zakresie. Co się dzieje? Dajemy tym osobom narzędzie w postaci telefonu, tabletu, laptopa. Następnie, czy w gronie rodzinnym, czy za pośrednictwem ekspertów, edukujemy, w jaki sposób z tego urządzenia korzystać w takiej sferze wyłącznie technicznej, a następnie zostawiamy te osoby same sobie. One nie mają właściwie narzędzi czy pomocy z żadnej strony, żeby krytycznie podchodzić do treści, na które natrafiają. W ramach Akademii Fact Checkingu od września ubiegłego roku staramy się na te potrzeby odpowiedzieć, więc też tworzymy osobne działania ukierunkowane właśnie na seniorów, ale jest to nisza, której pewnie jeszcze przez długi czas nie wypełnimy. Więc jeżeli są wśród Państwa osoby, które z tą grupą osób pracują, to zachęcam do kontaktu, bo jesteśmy w stanie wesprzeć w tych wysiłkach.
A tych Państwa, którzy pracują z młodzieżą i tak jak tutaj Pani zadająca to pytanie stwierdzają, że młodzież z tymi tematami jest dobrze obeznana, to może warto zastanowić się, czy nie można potencjału młodzieży wykorzystać do tego, żeby kształcić właśnie seniorów. Być może w ramach jakiegoś szkolnego projektu takie działanie oczywiście już po wygaszeniu pandemii będzie można przeprowadzić. Do tego gorąco zachęcam, bo ta współpraca międzypokoleniowa w tym zakresie na pewno będzie owocowała wspaniałymi efektami. Dzięki bardzo, Patryk. Jedno ogólne pytanie, więc może teraz zadam jedno bardzo konkretne, bo pytania rzeczywiście były, dotyczyły kwestii ogólnych, ale też są bardzo do Ciebie związane z narzędziami. Czy da się sprawdzić, czy ktoś używa translatora? Często spotykam fejki, które zawierają związki frazeologiczne nieistniejące w języku polskim. Ten polski jest po prostu dziwny, podejrzany, to się da poznać na pierwszy rzut oka, że jest to sztuczne, ale czy można to gdzieś potwierdzić? Okej, okay, to tak. Widziałem w czasie to pytanie i już dałem sobie chwilę na zastanowienie. Pierwsza moja odpowiedź, taka intuicyjna, to my jako ludzie jesteśmy najbardziej kompetentni do tego, żeby analizować przekaz językowy. Czyli żadna maszyna w tej chwili nie ma takich zdolności jak my ludzie do tego, żeby tego rodzaju przekształcenia zmodyfikować. Więc zachęcam do pogłębiania tego swojego własnego doświadczenia i zawierzenia własnej intuicji. Natomiast jeżeli chcemy potwierdzić, to być może jakimś sposobem byłoby dokonanie takiego tłumaczenia odwrotnego. Czyli kiedy domyślamy się na przykład, z jakiego języka mogło być to przetłumaczone, to możemy spróbować wykorzystać tłumacz na przykład Google'a do tego, żeby odwrócić to wyszukiwanie i zobaczyć, czy w efekcie będziemy mieli w miarę poprawny gramatycznie tekst. Jest to metoda o dużym takim dużym prawdopodobieństwie nieskuteczności, dlatego w pierwszej kolejności zachęcam do zaufania własnym intuicjom i własnemu doświadczeniu związanemu z językiem. Dzięki bardzo. To teraz może pytanie do Beaty, na które też już wywiązała się dyskusja na czacie w trakcie Twojej prezentacji, ale do przywołanego przykładu z Bronisławem Komorowskim i Sokowirówką. Tutaj pojawiły się wątpliwości co do definicji, to znaczy, czy te przykłady były, pytanie dosłownie brzmi, a zatem te dwa przykłady to bardziej owa malinformacja niż dezinformacja. Więc może wyjaśnię. Tak, to ja może jeszcze raz powtórzę, że kiedy używam słowa dezinformacja, to używam go często w takim ogólnym znaczeniu i prawdopodobnie w trakcie mi się zdarzyło, że mówiąc, że jest to malinformacja, to jest też dezinformacja i tutaj mogłam wprowadzić pewien zamęt. Ale absolutnie jest to coś, co było stworzone, jak widać, z wyrafinowaniem, żeby zaszkodzić. Wtedy była też, byliśmy przed wyborami parlamentarnymi i cały ten klimat, który się wytwarzał, no to było pewne działanie, nie wiem czyje, bo to chyba nie zostało zweryfikowane i chyba nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, kto. Natomiast można mieć pewną dozę wątpliwości, bo też wiecie Państwo, zależy z jakiej strony spojrzymy, z jakiej perspektywy, bo jeżeli taki dziennikarz na przykład, który umieścił, czy osoba, która umieściła w gazecie tak, taką informację, w czasopiśmie, ona mogłaby bronić się w ten sposób, że ona nie wiedziała o tym i że w ogóle, że pomyliła się niechcący, więc w tym momencie pewnie obrona byłaby w kierunku misinformacji, że to było potknięcie i zdementujemy, napiszemy sprostowanie. Więc natomiast moja prywatna opinia jest i pewnie większości z Państwa, że to było celowe działanie, no bo tak to wyglądało. Natomiast no, zależy, czy mówi to na przykład sędzia, czy ocenia to, nie wiem, drugi polityk, czy zwykły obywatel, obywatelka, no myślę, że tak można też to zdefiniować i ma się uprawnienie, żeby powiedzieć, tak, co to jest. No dla mnie, ja bym to definiowała zdecydowanie jako złośliwy akt. A jeszcze po tej okładce z tą sokowirówką pod pachę, no naprawdę to było już bardzo złośliwe.
To teraz może jedno dla Ani, też bazujące na komentarzu, ale jest w nim pewna teza. Trzeba powiedzieć, że najpierw należy wychwycić ową dezinformację i prawidłowo ją odsiać. To zaś chyba wymaga ciągłego podważania i permanentnego sceptycyzmu gdzieś z tyłu głowy. To jest o tych pytaniach, które trzeba sobie zadać, o których wspominałaś. Tak, myślę, że to jest nieodłączna część komunikowania się ze sobą, tak? W dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy mamy duże zagrożenie tą dezinformacją, to każdą informację w zasadzie powinniśmy poddać krytycznej ocenie, przepuszczać przez te filtry, zastanawiać się. Ta refleksja powinna nam kojarzyć nieustająco. No właśnie z tymi wszystkimi, o których mówiłam, z tymi wszystkimi czynnikami z tyłu głowy, jak wielki mamy wpływ, jak wiele może zależeć od tego, czy my powiemy to, czy tamto. I nie możemy sobie pozwalać, będąc autorytetami, bo tutaj też czytałam w komentarzach wiele takich dyskusji na temat tego, czy nauczyciele są autorytetami, czy nie. Myślę, że niezależnie od tego, jak myślimy sobie w kontekście autorytet prestiż, to autorytet w rozumieniu, że będzie nasza informacja powielana, uznawana za wiarygodną, to jest bezsporne. I w ten sposób definiując sobie, myślę, że musimy przyjąć, że po prostu taką rolę autorytetu pełnimy. Także non-stop krytyczne myślenie, non-stop to pytanie, czy na pewno to jest prawda, jakie intencje, czy to jest tym, co w pierwszym momencie widzę i jak to postrzegam. Cały czas krytyczna ocena. Tak, rzeczywiście dyskusja o autorytecie nauczyciela była żywa. Wydaje mi się, że nie moglibyśmy nad tym spędzić długie godziny, więc nie będziemy chyba szczegółowo do niej wracać. Ale może jeszcze jedno pytanie bardzo konkretne, chyba że się pojawią jeszcze kolejne, do Beaty tym razem. A propos zgłaszania osób, które rozsiewają fejki na Facebooku, nie wiem jak wasze doświadczenie, ale zgłaszanie trolli u nich nie działa. Pytanie, jak zgłaszać skutecznie fałszywe konta? To znaczy, to jest prawda, że czasami to nie działa, bo tutaj też jest kwestia, ja już też nie mam czasu, żeby to rozwijać, ale kwestia tego, kto to sprawdza, czy są to osoby z doświadczeniem, czy są to osoby, które bardzo szybko sprawdzają, jak to się odbywa, tak, całego tego procesu. Więc tak, że na pewno jest to tylko skuteczne w jakimś procencie, ale jeżeli ileś osób przekonamy do tego, żeby tą osobę zgłosiły, bo jesteśmy przekonani, że to jest osoba szkodząca i to nie jest, jeśli ukrywa swoją tożsamość, to jest to dosyć skuteczne. Więc warto nie rezygnować, a Twitter wydaje mi się, że jeszcze szybciej no po prostu blokuje takie platformy, osoby i wręcz oni sami robią takie akcje, również na Facebooku, że usuwają po prostu. Więc każdy taki sygnał pewnie gdzieś tam jest to zapisane. Czasami nawet ktoś niesłusznie. Ja mam wrażenie, że jestem zgłaszana, bo na przykład jakieś moje takie wiralne, czyli bardzo takie żywotne posty się nie podobają. I też są takie akcje zorganizowane, że na jakiś czas na przykład mam utrudnioną ilość komentowania. Jestem troszeczkę taka mniej mobilna na Facebooku. I to właśnie też powoduje, tak, że oni mają czas na to, żeby się zastanowić i zobaczyć, zweryfikować, kim ja jestem. Także warto to zgłaszać. Dodam jeszcze, że są takie grupy, które ja mam wrażenie, jakby długo, długo jestem w kilku takich, szczególnie kolonii, w których okazuje się, że mam podejrzenia, że są prowadzone po prostu przez trolle. Więc cokolwiek próbuję się zgłosić do administratora, to nie ma sensu, ale też mam wrażenie, że całą grupę jest w ogóle bardzo trudno zgłosić, czy osoby, które tam sieją mal informacje wręcz,
są strasznie trudne do zgłoszenia i rzeczywiście to jest dosyć duży problem, sama się zastanawiam, co z tym fantem zrobić. Słuchajcie, bo tak, jest już 20:30, mamy pytań, jest ciągle bardzo dużo, ale moja propozycja jest taka, my wszystkie je mamy, przejrzymy je wspólnie i być może na część nasi eksperci odpowiedzą korespondencyjnie. Nie wiem, co o tym myślicie, czy chcielibyście jeszcze chwilę zostać na wizji? Możemy również, myślę. Bo słuchajcie, nie wiem właśnie na ile, bo są też bardzo właśnie konkretne. Ja na przykład znalazłam coś, co mnie by też bardzo interesowało. Wydaje mi się, że dla nastolatków jest szczególnie istotne. Jak przeciwdziałać dezinformacji bazującej na SMS-ach, WhatsAppie? Jak to weryfikować? Mogłabyś jeszcze, Maju, raz powtórzyć całe pytanie? Nie, oczywiście. Jak przeciwdziałać dezinformacji bazującej na SMS-ach, WhatsAppie? Jak to weryfikować? Dobra. Mogę odpowiedzieć na to pytanie? Nie. Dobra. To tak, no tutaj mamy do czynienia z dwiema technologiami. Czyli z jednej strony mamy SMS-y, czyli taką formę, która dla nas jakby nie jest dostępna do tego, żeby w nią zajrzeć, powiedzmy w cudzysłowie. I z drugiej strony WhatsApp, czyli komunikator, który jakby w innej przestrzeni funkcjonuje, ale ma dosyć podobną charakterystykę, bo gdybyśmy mieli na przykład zestawić sobie najbardziej popularny w Polsce komunikator, czyli Messengera, razem z WhatsAppem, które należą do tej samej firmy, czyli do Facebooka, to w przypadku WhatsAppa mamy zaszyfrowaną informację, czyli ten komunikat między dwiema osobami. Czyli też nawet administrator, czy inaczej usługodostarczyciel, czyli ten, kto tę usługę w nas wyposaża, nie ma możliwości, żeby tę informację przeczytać. Czyli zarówno w przypadku SMS-ów, jak i w przypadku WhatsAppa, te narzędzia, które wykorzystujemy do monitorowania dezinformacji w sieci, nie sprawdzają się, dlatego że my po prostu nie mamy do tego wglądu. I tutaj są różne sposoby radzenia sobie z tym problemem. W Polsce z WhatsAppem takich problemów póki co nie mamy, nie obserwujemy używania tej aplikacji na szeroką skalę. Natomiast w Indiach, Brazylii ten problem był już na tyle duży, że musiał sam WhatsApp, Facebook musiał na niego odpowiedzieć. I co uczyniono? W wielu państwach na świecie istnieją takie linie telefoniczne czy komunikatory, które pozwalają skontaktować się z fact-checkerami, czyli profesjonalnymi weryfikatorami informacji i można taką informację o wiadomości przysyłanej na przykład na WhatsAppie dać do wiadomości tych fact-checkerów. I oni właśnie od osób prywatnych dowiadują się o istnieniu fałszywego komunikatu i mogą go weryfikować. Ale tylko taka aktywna postawa osób, które natrafiają na tego rodzaju komunikat, może skutkować jakby pozytywnym zakończeniem całej sprawy i zdementowaniem jakiejś plotki. W przypadku Polski gorąco zachęcam Państwa do kontaktu z instytucją publiczną, która nazywa się CERT. I kiedy wyszukacie Państwo sobie CERT na Facebooku, to oni prowadzą taką akcję, która właśnie zbiera wszystkie fałszywe informacje, łańcuszki, szczególnie te dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego i bezpieczeństwa fizycznego nas, Polaków, i informuje o takich łańcuszkach w swoich kanałach komunikacyjnych. I też za ich następnie inne kanały oficjalne też udostępniają te informacje. Więc w przypadku takich zamkniętych kanałów, jak właśnie komunikacja SMS-owa czy komunikacja na platformie WhatsApp, te informacje muszą najpierw te platformy opuścić i trafić do osób, które są w stanie je weryfikować. Czyli tutaj niestety mamy trochę związane ręce, tak długo jak użytkownicy tych informacji nam nie dostarczą. Bardzo dziękujemy. No, mam takie, słuchajcie, jedno, które wydaje mi się, że właśnie mogłoby być osobnym webinarem. Chyba Ania jest najlepszą jego adresatką, ale może spróbujemy. Czy obecna szkoła powinna uczyć umiejętności wyszukiwania prawdziwych informacji? Jakie realne działania powinno się wprowadzać w życie w szkołach, by tego nauczać? Patryk też ma edukacyjne doświadczenia, wszyscy macie, więc na pewno każdy ma swoją opinię na ten temat. No tak, oczywiście, że powinna. No to chyba po tym webinarium nikt nie ma wątpliwości, że to powinno dotyczyć też edukowania młodzieży
i że tam jak najbardziej jakieś programy powinny mieć miejsce. Cóż mogę powiedzieć? Szkoła ma wiele braków i również ten jest zdecydowanie do uzupełnienia. Na pewno to jest jakiś punkt, szczególnie w tym dzisiejszym świecie, który jest zawładnięty mediami społecznościowymi, różnymi komunikatorami. To na pewno jest ważny punkt do tego, żeby myśleć o tym, jak ten system poprawiać, nasz system edukacji, a poprawiania jest sporo do poprawiania, więc i ten punkt sobie wpiszemy jako ważny. Tutaj wspominałaś o tym, że Patryk takie działania podejmuje. Tak, podejmuje to bardzo wiele organizacji pozarządowych, poza systemem edukacji. To się dzieje. Dobrze, jeśli one docierają do szkół, ale nie zawsze jest to możliwe i nie zawsze chętnie są też niektóre organizacje widziane, więc na pewno tutaj jest ważny temat. Ja chciałabym jeszcze od siebie dodać, jeżeli mogę. Wydaje mi się, że takim kluczem do zrozumienia tego są dwie rzeczy. Po pierwsze, że można mieć też takie podejście właśnie, że przychodzą organizacje z zewnątrz i to jest okej, i też te dziury są łatane w programach nauczania, czy właśnie w tych brakach rozwijania tych umiejętności, no ale też jest podejście, czy uczymy na konkretnym przedmiocie i tworzymy taki przedmiot, edukacja medialna, czy ją stosujemy na każdym przedmiocie. Ja mam takie zdanie, że po każdy nauczyciel powinien w swojej dziedzinie być ekspertem. To są takie podstawy, które są ważne i uczyć na swoim przedmiocie, więc kluczem tak naprawdę są nauczyciele, wyedukowani, świadomi nauczyciele. To, co właśnie też tutaj robi protest z wykrzyknikiem, czyli też docierając jako nauczyciele do innych nauczycieli, mówicie o tym, Ania, o takim krytycznym myśleniu, krytycznym podejściu do informacji i po prostu rzeczywistości takiej, czyli poza klasę wychodzenie, tak? Czyli wyedukowany nauczyciel to jest krytyczny i on potem dalej przekazuje to uczniowie, rodzicom i to jest, to ma przeniesienie na społeczeństwo. Tak, i jeszcze w dwóch słowach, rzeczywiście warto to robić na każdej lekcji, nie tylko taki przedmiot wprowadzić. Systemowo myślę, że istotne by było, żebyśmy w ogóle byli kształceni my jako nauczyciele właśnie na przykład krytycznego, jeśli chodzi o krytyczne myślenie, to po pierwsze, a po drugie, jeśli już te umiejętności posiadamy, tą kompetencję posiadamy, żebyśmy ją używali na wszystkich lekcjach, na matematyce również. Tak, na biologii, na chemii, na wszystkich innych przedmiotach, co tutaj Państwo na webinarze jesteście i już od przedszkola, myślę. Patryk? Tak, ja jeszcze chciałbym też ze swojej strony dwa słowa do tego tematu dorzucić. No, staraliśmy się przygotować to spotkanie w taki sposób, żeby nie zostawiać Państwa bez narzędzi, żeby dać Państwu chociaż kilka inspiracji do tego, w jaki sposób tę wiedzę wykorzystać w przyszłości. I tu pozwolę sobie jeszcze na małe nawiązanie do projektu, który koordynuję, czyli do Akademii Fact Checkingu. Od początku tej całej sytuacji, w której jesteście Państwo zmuszeni działać ze swoimi uczniami zdalnie, staramy się Państwa wspierać w takiej bardzo prostej formie postów na Facebooku w cyklu Akademia Fact Checkingu w domu. Zachęcam gorąco do sięgania po te posty, dlatego że tam w bardzo przystępnej formie proponujemy Państwu króciutkie zadania, które w ciągu 15-20-minutowego spotkania ze swoimi uczniami jesteście w stanie przeprowadzić po to, żeby te umiejętności krytycznego myślenia rozwijać. Więc jakby też z mojej strony dodam, że jako demagog uczestniczymy też w ogólnopolskiej debacie, która jest koordynowana przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, żeby te treści były jak najbardziej obecne w szkołach, bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, jak bardzo są kluczowe dla debaty publicznej, dla funkcjonowania w społeczeństwie, ale nie przytłaczajmy siebie tymi wielkimi sprawami od razu, dajmy sobie trochę oddechu, szczególnie w trudnych okolicznościach i spróbujmy, chociaż jakieś jedno zadanie wprowadzić, zobaczyć, czy zaskoczy w pracy z naszymi uczniami, jak na to zareagują. Myślę, że od takich małych kroków warto zacząć, szczególnie teraz, kiedy nasz kontakt jest niestety zredukowany do spotkań online, ale może warto potraktować to jako szansę i wykorzystać do właśnie weryfikowania tych informacji online.
Tak, ja myślę, że to jest bardzo ta zachowanie tej równowagi między zachowaniem spokoju, a jednak przejmowaniem się i robieniem coś w związku z dezinformacją, o którym wspomniał Patryk, jest bardzo istotne. Ja tylko mogę zacytować, bo sam nawet wynotowałam z czatu w pewnym momencie podczas prezentacji Patryka Rafał napisał: po webinarze wyrzucę kompa przez balkon i odetnę kable od internetu. Więc tego nie róbmy, tego nie róbmy. Słuchajcie, chyba będziemy kończyć. Ja bardzo chciałam podziękować przede wszystkim Beacie, Ani i Patrykowi. Bardzo chciałam podziękować oczywiście wszystkim, którzy dzisiaj do nas dołączyli. Było nas w pewnym momencie ponad 300 osób, co wydaje mi się tylko pokazuje, jak istotny i ciekawy i potrzebny jest to temat i jakby im więcej podobnych inicjatyw, czy to webinarów, czy innych materiałów edukacyjnych, tym lepiej. My na pewno będziemy próbować kontynuować tą serię. Z technicznych informacji, tak jak wspominaliśmy, wszystkie linki, które się pojawiły od naszych ekspertów, ale też które uczestnicy wymieniali między sobą, postaramy się umieścić w mailu, podobnie z nagraniem z linkiem do nagrania. I wszystko to otrzymacie, powinno być jutro w waszych skrzynkach pocztowych. Ja jeszcze bardzo dziękuję też Noemi, Kasi i naszemu zespołowi TechSoup Europowemu, który pomagał przy zorganizowaniu naszego dzisiejszego spotkania. I zachęcam do śledzenia wszystkich naszych social mediów. Tam znajdziecie więcej informacji o tym, co nadchodzi. Jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę dobrego wieczoru i mam nadzieję niedługo do zobaczenia. Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.